Cześć moi drodzy, z tej strony Faral, witam w kolejnym odcinku z gry Clash Royale na moim kanale. Moi drodzy, każdy wie, że sezon się już skończył i każdy, kto wbił Challengera, może otworzyć sobie Draft Chesta. W dzisiejszym odcinku otworzymy Draft Chesta za Challengera 1, Draft Chesta za Challengera 2 i Draft Chesta za Challengera 3, więc teraz zostawiajcie wszyscy łapeczki w górę i zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Moi drodzy, na samym początku chciałem Was bardzo zaprosić codziennie o godzinie 19 na live streamy, na które gramy w Clash Royale oraz Fortnite'a. Można ze mną się zmierzyć, można ze mną zagrać. Dodatkowo chciałem Was zaprosić do oglądania serii No Jam Rush, w której wraz z moją dziewczyną testujemy deki i zdobywamy legendarną arenę bez wydawania ani grosza na gemy. Dobra, Farel się rozgada na początku, teraz przechodzi do openingu. Pierwszy draft chest za Challengera 1 należy do mnie. Zobaczymy, co tu spadnie. Przypominam, że gram Lavalonem, jakby ktoś zapomniał albo nie wiedział. Gold? Elitarni barbariansi, oczywiście, że tak. Lecimy dalej. Powiem wam tak, wolę Guardsy. Już będę miał niedługo na poziomie 6. Ładnie, ładnie. Lecimy dalej. Ice Golem czy zapis? Ice Golem. No i niestety legendy nie ma z Challengera 1, za to mamy Golema. Bardzo spoko. Golem niedługo na poziomie 7. Także to już będzie mega mocna karta tankująca. Okej, powiem wam, że do końca nie jestem zadowolony, ale sprawdźmy jeszcze, co słychać w sklepie. Oczywiście najdłuczka do kupienia, princeska. Nie potrzebuję. Farel sobie jeszcze zobaczy tylko questy. Giant Chesta wciąż zbieram. No i co się dzieje tutaj w War? Jak widzicie, Final Battle Farel wygrał. No i niedługo Farel Team zdobędzie miejsce. O! Ma teraz na chwilę obecną trzecie. Niedługo będzie miał miejsce drugie. Mam nadzieję. Także starać się i bierzcie czynny udział w wojnach. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do klanu, bardzo serdecznie zapraszam na livestream i wtedy na pewno się dogadamy. Okej, to teraz Farel requestuje kartę i otwieramy draft chesta za Challengera 2. Moi drodzy, czas na Challengera 2. Jest to skrzynka mojej dziewczyny JJ. Oczywiście ona jest troszeczkę lepsza ode mnie w Clash Royale, dlatego że ma lepsze karty. No to co? Zaczynamy opening. Gold. Goblinki czy szkieletonki? Goblin szkieleton? Baryłka. Baryłeczka, no dobrze. Skeleton barrel. Następna karta. Tombstone. Tombstone, oczywiście. Po co mi Tombstone? Dostałaś za to golda. 3450. Tak? Tak, bo już masz kartę wymaksowaną. Super. 75 razy Tombstone. No, bardzo ładnie. Jest legenda! Uczestniczy za Challengera 2, super! Dark Prince'a i uwaga! Co to będzie? Czego nie masz? Sparkiego oraz? Royal Ghosta. Justa nie ma Sparkiego oraz Royal Ghosta. Sprawdźmy! Uwaga, dwie legendy! Lumberjack Graveyard! Nie wierzę! Cały czas mi dropią! Cały czas Justynie dropi Lumberjack i Graveyard. Ja bym proponował Lumberjacka. Na pewno do kombo z elitarnymi barbariansami, których posiadasz na poziomie 13, się przyda. Okej, cóż za emocje. No ładnie. Sprawdźmy, co u Justyny teraz na koncie słychać. Super Magical Chesta zbiera. Dodatkowo tu jej skrzyneczkę odblokujemy. W sklepie, co tam masz ciekawego? Balon za 3000. Nie chcesz mi go kupić i oddać przypadkiem na Epic Sunday? Szkoda. Dobra, moi drodzy, teraz przechodzimy do openingu skrzynki za Challengera 3. Moi drodzy, przyszedł czas na otwarcie skrzynki za Challengera 3, którą przygotował nam Magik. Magik, jestem Ci bardzo wdzięczny za to, że dałeś mi możliwość otworzenia na tym odcinku skrzynki za Challengera 3. Jest to dla mnie mega zaszczyt, ponieważ jeszcze sam nigdy takiej ilości puszek nie osiągnąłem. Lecimy! Przypominam, że Magik również gra Lavalonem. Powiedział, że jak coś mam celować w lawę lub w Gianta.
No i oczywiście pod deka z lawą, balonik czy cokolwiek. O kurcze, no to z grubej rury zaczęliśmy. Kanon 3, szkieletonki. Chyba kanon ci wezmę. 11 poziom, widzę, grałeś tą kartą. Lecimy dalej. Najcik ci czy gobliny? Oczywiście, że najcik. 11 poziom. O, Battle Ram Flying Machine. Flying Machine widzę, że w ogóle nawet nie ulepszałeś, dlatego wezmę ci Battle Ram. Będziesz miał już na poziomie 9. Wow, uwaga! Są dwie kolejne legendy! Mega, mega, mega jestem zadowolony. Widzę, że Golem tutaj jest chyba szykowany na poziom 8? 7, przepraszam, 7. Pięknie! Uwaga, cóż to będzie za legenda? Dwie legendy do wyboru, uwaga! Mega Knight bądź też Magic Archer. Z tego co mi wiadomo, wolisz grać kartami tankującymi tak samo jak ja. Dlatego wezmę ci Mega Knighta, będziesz miał go na poziomie 2. Pięknie, pięknie, pięknie. No i niestety magik musiał spaść na 4000 pucharków. 600 pucharków Clash Royale mu zabrał. Jaka szkoda. Sprawdźmy sobie jeszcze magik dokładnie twój deck. Lawa trójeczka, balon siódemka, Goblin Gang, Minion Horda na maksie. Powiem ci tak, muszę się skusić i zagrać twoim deckiem Arenkę. Nie ma opcji, żeby Farel nie zagrał takim deckiem Arenki, dlatego ubiorę sobie jeszcze słuchaweczki. Wtedy będę wszystko lepiej słyszał. Uwaga, jedziemy! Pierwsza walka na Magika koncie. Farel rozpoczyna sezon w wielkim stylu, mam nadzieję. Uuu, Giant, ty mordziaty chyba nie masz Inferno Dragona w deku. O ile się nie mylę. Kurczę. I co on zagra z tyłu? Pewnie Wizarda, Witchka. Też nieciekawie, Fireball. Do tego jeszcze jest Pekka na Giancie. Bardzo, powiem wam, mocne combo. Czy ta Pekka zginie? Gin, 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 gin. Dobrze, wow, super. Myślałem, że już drugi raz zaatakuje. Oj, moi drodzy, pięknie, słabego zapama, nie gasi tej minion hordy na strzała. No cóż, no cóż. Wyjdźmy chyba z pompką na nowo. Budujmy ten atak pozycyjny powoli. Oby tylko Farelek z lawką wyszedł. Do tego masz strzałeczki i fireballa, tak? No to nie jest tak najgorzej. Lecimy. Giant za King Towerem z jego strony. Z mojej strony lawka. Mam czym skontrować ewentualnie. Są strzałeczki. Teraz rzucę taką kartą, żeby nie biła po prostu tego Gianta. Zróbmy tak. Tutaj sobie dajmy miniony. Mamy strzałki w razie czego. Pięknie, strzałki gaszą te minionki. I balonik powinien dojść do celu bezproblemowo. Czy tak będzie? Tak jest, balon uderzył. I te papisy powinny Witchkę wyjaśnić. Chyba, że Farel rzuci jeszcze. A, niestety dał zapa. Ajajajajaj. I teraz wyjdzie pewnie z Pekką albo Giantem. Dobrze, z mojej strony lawka na szybko. Tower ładnie zgasił nam Witchkę. Do tego zróbmy tak. Cyk, cyk. I czy te strzałki zdążą się skastować? Zdążą, zdążą się z pewnością skastować. Fireball. I proszę cię, baloniku, uderz, uderz! Niestety balonik nie uderzył. Jedziemy dalej. Nie ma żartów, nie ma żartów teraz. Teraz poleci z pewnością Pekka. Miniony na miniony. O nie, Fire Spirity z jego strony. Ajajaj, czy to będzie porażka Farela? Czyżby to była porażka Farela? Strzałki. Fireball! Ajajaj, przestrzelił! No niestety chyba pierwsza walka w tym sezonie i przegrana. Sorry, Magik! Z pewnością dasz radę to odrobić. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie codziennie o godzinie 19 na live streamy, na który gram Fortnite i Clash Royale. Dodatkowo zapraszam na grupę Clash Royale Pomoc. Trzymajcie się, cześć!